Marcin Zbyszek i Sławek Legucki. Piątym przewodnikiem oddziału przysłucha
jest Krzysztof Jesionek. Szósty przewodnik oddziału jest Grzegorz Papis. Siódmym przewodnikiem jest kolega Grzegorz Sitarski. Ósmym przewodnikiem oddziału jest kolega Żurzyński. Dziewiątym przewodnikiem jest kolega Mariusz Kędziora. Dziesiąty przewodnik oddziału przesłuchaje Tomasz Morawiecki. Drodzy koledzy, Open 3 typowane 50/50. Mistrzem oddziału naszym jest Adam Marasek. Pierwszym wicemistrzem oddziału jest kolega Marcin Zbyszek i Sławek Legowski. Drugim wicemistrzem oddziału przesłucha jest Dariusz Zalaś. Pierwszym przewodnikiem koledzy jest Krzysztof Jesionek. Drugim przewodnikiem jest kolega Piotr Iwanek Król. Trzecim przewodnikiem jest kolega Łukasz Skiba. Czwartym przewodnikiem jest kolega Zbigniew Pał. Piąty przewodnik jest kolega Grzegorz Papis. Szósty przewodnik oddziału jest kolega Grzegorz Sitarski. Siódmy przewodnik oddziału jest kolega Tomasz Morawiecki. Ósmy przewodnik oddziału jest Piotr Stanisław Pobrowski. Gratulacje. Dziewiąty przewodnik oddziału przesłucha jest Stanisław Prokopczyk. Dziesiątym przewodnikiem oddziału przesłucha jest Tadeusz Białuski. Drodzy koledzy, teraz będzie Open roczne. Mistrz oddziału przesłucha, 36 konkursów, 1448 punktów. Zdobyła kolega Dariusz Zaraz. Pierwszy wicemistrz oddziału, 32 konkursy, 1195 punktów, Zbigniew Paul. Drugi wicemistrz oddziału jest Piotr Marek Król. Pierwszy przewodnik oddziału przesłucha z domu 25 konkursów jest Adam Marasek. Drugi przewodnik oddziału przesłucha jest kolega Dziurzyński. Trzeci przewodnik oddziału przesłucha jest Łukasz Skiba. Czwarty przewodnik oddziału przesłucha jest Zdzisław Kot. Piątym przewodnikiem jest kolega Piotr i Stanisław Bobrowski. Szósty przewodnik oddziału jest Mariusz Kędziora. Siódmym przewodnikiem jest kolega Marcin Zbyszek Sławek Legucki. Ósmym przewodnikiem oddziału jest Łukasz Szymczyk. Dziewiątym przewodnikiem jest kolega Tomasz Borowiecki. Dziesiątym przewodnikiem oddziału jest Łukasz Sobczak. Mistrzostwo 2018 mistrza zdobył kolega Adam Marasek. Pierwszym wicemistrzem oddziału został Krzysztof Jesionek. Drugi wicemistrzem oddziału przesłucha zdobył 18 konkursów, 622 kopii, zdobył Marcin Zbyszek i Sławek Lewuski. Pierwszym przewodnikiem zostaje kolega Piotr i Marek Król. Drugim przewodnikiem został kolega Łukasz Skiba. Trzecim przewodnikiem zostaje Dariusz Zara. Czwartym przewodnikiem zostaje Tomasz Gorowiecki. Piąty przewodnik jest kolega Stanisław Prokopczyk. Szósty przewodnik jest Łukasz Szczęczyk. Siódmym przewodnikiem jest Tomasz Szczęczyk. Ósmym przewodnikiem jest kolega Grzegorz Sitarski. Dziewiątym przewodnikiem jest kolega Zbigniew Paweł. Dziesiąty przewodnik oddziału jest Piotr i Stanisław Bobrowski. Teraz najlepsza lotniczka oddziału. Krzysztof Jesionek. Gratuluję. Druga lotniczka, samica dorosła, wynikiem 12 konkursów, jest kolega Adam Marasek. I trzecia lotniczka jest kolegi Adama Maraska. Najlepsza lotniczka, samica roczna, oddziału przesłucha, 11 konkursów, Dariusz Zaraz. Drugą lotniczką jest Dariusz Zaraz. Pierwszego lotnika, samca dorosłego, z wynikiem 12 konkursów zdobył kolega Marcin Zbyszek Sławomir Legucki. Drugim lotnikiem jest drogą 3.9.15.60.39 Zbyszek Paweł. I trzecim lotnikiem,
1959-15 rok, 60-40, Zbigniew Paweł. Lot Bruksela, pierwsze miejsce zajął kolega Łukasz Skiba. Drugie miejsce zajął Dariusz Zara. Trzecie miejsce zajął kolega Dariusz Zaraś. Czwarte miejsce zajął kolega Marian Urbańczyk. Piąte miejsce zajął kolega Karol Kwiecień. Szóste miejsce zajął kolega Zbigniew Paweł. Siódme miejsce zajął Dariusz Zaraś. Ósme miejsce zajął kolega Władysław Miszczyk. Dziewiąte miejsce zajął kolega Łukasz Skiba. Dziesiąte miejsce zajął kolega Dariusz Zaraś. Z lotu LT1. Pierwsze miejsce zdobył kolega Piotr Rona. Drugie miejsce z LT1 zdobył Grzegorz Papis. I trzecie miejsce zdobył kolega Piotr i Marek Król. Lot LT2. Pierwsze miejsce zdobyła Zdzisław Koc. Drugie miejsce zdobyła kolega Piotr i Marek Król. Trzecie miejsce zdobyła kolega Zbigniew Paweł. Zaczynamy kategorię A, mistrzostwo Polski. Słowem mistrza oddziału Przysłowa Krzysztof Jesionek. Pierwszym wicemistrzem w kategorii A został Łukasz Szymczyk. Drugim wicemistrzem zostaje kolega Dariusz Zaraz. Pierwszym przewodnikiem zostaje Marcin Zbyszek i Sławek Legucki. Drugim przewodnikiem w kategorii A zostaje Piotr i Stanisław Bobrowski. Trzecim przewodnikiem zostaje kolega Adam Marasek. Czwartym przodownikiem kategorii A zostaje Zbigniew Paweł. Piątym przodownikiem kategorii A zostaje Piotr i Marek Król. Szóstym przodownikiem zostaje kolega Cieszowski. Siódmy Andrzej Szymczyk. Ósmym przodownikiem kategorii A jest kolega Tomasz Borowiecki. Dziewiątym przodownikiem kategorii A jest Stanisław Prokopczyk. W kategorii B mistrza oddziału zrobił kolega Adam Marasek. Pierwszym wicemistrzem oddziału kategorii B jest Piotr Marek Król. Drugim wicemistrzem kategorii B jest kolega Zbigniew Paweł. Pierwszym przewodnikiem kategorii B jest Grzegorz Papic. Drugim przewodnikiem kategorii B jest Krzysztof Jesionek. Trzecim przewodnikiem kategorii B jest Łukasz Skiba. Czwartym przewodnikiem kategorii B jest Zdzisław Koc. Piątym przewodnikiem kategorii B jest Piotr Stanisław Bobrowski. Szóstym przewodnikiem kategorii B jest Dariusz Zaraz. Siódmym przewodnikiem kategorii B są bracia Legucy. Ósmym przewodnikiem kategorii B jest Łukasz Szymczyk. Dziewiątym przewodnikiem kategorii B jest kolega Grzegorz Sitarski. Dziesiątym przewodnikiem kategorii B jest Łukasz Sobczak. W kategorii C mistrza oddziału Przysłucha zdobył 12 konkursów, 98 kopii zdobył kolega Krzysztof Jesionek. Pierwszym wicemistrzem kategorii C jest kolega Zbigniew Paweł. Drugim wicemistrzem kategorii C jest kolega Dariusz Zaraz. Pierwszym przewodnikiem kategorii C są bracia Legucy. Drugim przewodnikiem jest kolega Adam Marasek. Trzecim przewodnikiem kategorii C jest kolega Tomasz Borowiecki. Czwartym przewodnikiem kategorii C jest kolega Piotr i Marek Król. Piątym przewodnikiem kategorii C jest kolega Grzegorz Sitarski. Szóstym przewodnikiem kategorii C jest kolega Zdzisław Kot. Siódmym przewodnikiem kategorii C jest Tadeusz Białuski. Ósmym w kategorii C jest kolega Grzegorz Papis. Dziewiątym przewodnikiem kategorii C jest kolega Dziurzyński. Dziesiątym przewodnikiem kategorii C jest kolega Mariusz Kędziora. Mistrza kategorii M zdobył u nas kolega Adam Marasek. Pierwszego wicemistrza w kategorii M zdobył kolega Piotr i Marek Król.
Drugiego wicemistrza w kategorii M zdobył kolega Łukasz Skiba. I pierwszym środownikiem kategorii M jest kolega Stanisław Pikowczyk. Pierwszym lotnikiem kategorii A oddziału Przysucha jest kolega Łukasz Szymczyk. Pierwszym lotnikiem kategorii B oddziału Przysucha jest kolega Adam Marasek. Pierwszy lotnik kategorii C jest kolegi Adama Maraska. Pierwszym lotnikiem kategorii E oddziału Przysucha jest kolegi Gołąb Piotra i Marka Króla. GMP Młode 2018, mistrza oddziału zdobywa kolega Andrzej Szymczyk. Pierwszym wicemistrzem GMP oddziału Przysucha zostaje kolega Łukasz Skiba. Drugim wicemistrzem oddziału Przysucha zostaje kolega Stanisław Michalski. Współzawodnictwo Open 1 Młode, typowane 8 z 15. Mistrzem oddziału zostaje kolega Andrzej Szymczyk. Pierwszym wicemistrzem oddziału Przysucha Open 1 Młode, typowane 8 z 15, zostaje Stanisław Michalski. Open 1 Młode, typowane 8 z 15, drugim wicemistrzem oddziału zostaje Łukasz Skiba. Pierwszym przodownikiem oddziału Przysucha Open 1 Młode zostaje Grzegorz Papis. Drugim przodownikiem oddziału Przysucha Open Młode 1 zostaje Tomasz Szymczyk. Trzeci Łukasz Szymczyk. Czwartym przodownikiem zostaje Michał Olesik. Piątym przodownikiem oddziału Przysucha zostaje Tomasz Borowiecki. Szóstym przodownikiem oddziału Przysucha Open 1 Młode Piotr i Marek Król. Siódmym przodownikiem oddziału Przysucha zostaje Stanisław Onat. Ósmym przodownikiem zostaje Andrzej Ciesielski. Dziewiątym przodownikiem zostaje Jacek Moskwa. Dziesiątym przodownikiem zostaje Dariusz Zaraś. Open 2. Mistrzem oddziału Przysucha zostaje kolega Andrzej Szymczyk. Pierwszym wicemistrzem oddziału Przysucha zostaje Stanisław Michalski. Drugi wicemistrz oddziału zostaje Grzegorz Papis. Pierwszym przodownikiem zostaje Piotr Marek Król. Drugi przodownik Tomasz Szymczyk. Trzeci przodownik jest Łukasz Skiba. Czwartym przodownikiem Michał Olesik. Piątym przodownikiem jest kolega Krzysztof Lewiński. Szósty przodownik Stanisław Horak. Siódmy przodownik Jacek Moskwa. Ósmym przodownikiem zostaje Mirosław Czasowski. Dziewiąty przodownik Łukasz Szymczyk. Dziesiąty przodownik Tomasz Borowiecki. Na grupie młode pierwszy lotnik udziału Przysucha z wynikiem 5 konkursów zostaje kolega Andrzej Szymczyk. Drugim lotnikiem kolegi młodych zostaje tak samo kolega Andrzej Szymczyk. I trzecim lotnikiem zostaje Łukasz Skiba. GMP pierwszym przewodnikiem oddziału Przysucha zostaje kolega Michał Olesik. Drugim przewodnikiem zostaje Grzegorz Papis. Trzecim przewodnikiem zostaje Tomasz Szymczyk. Czwarty przewodnik zostaje Krzysztof Lewiński. Szóstym przewodnikiem GMP zostaje kolega Piotr Marek Król. Siódmym przewodnikiem zostaje kolega Tomasz Borowiecki. Ósmym przodownikiem zostaje Łukasz Szymczyk, dziewiątym przodownikiem Dariusz Zaraś, dziesiątym przodownikiem zostaje Jacek Moskwa. Z lotu pod Tępice, kolegi młody, pierwsze miejsce zajął kolega Grzegorz Papis, drugie miejsce Grzegorz Papis, trzecie miejsce zajął kolega Stanisław Matuszka. Z lotu Turek 1, pierwsze miejsce zajął kolega Mirosław Zasowski. Drugie miejsce zajął Mirosław Zasowski. I Turek 3, trzecie miejsce zajął Mirosław Zasowski. Turek 2. Pierwsze miejsce zajął kolega Marian Kamiński. Drugie miejsce z miejscowości Turek 2 zdobył Damian Oracz. Turek 2. Trzecie miejsce zdobył Marek Zając. Z lotu Strzałkowo. Pierwsze miejsce zdobył kolega Jacek Moskwa. Drugie miejsce kolega Piotr Grona. Trzecie miejsce kolega Piotr Marek Król. Lot Swarzędz. Pierwsze miejsce zdobywa kolega Tomasz Borowiecki. Drugie miejsce zdobywa kolega Tomasz Borowiecki. Trzecie miejsce zdobywa kolega Borowiecki. Lot Gołębi Dorosły. Lot pod Dębice. Pierwsze miejsce zdobywa kolega Andrzej Szymczyk. Pod Dębice drugie miejsce zdobywa Grzegorz Papis. Trzecie miejsce Dzierzchowski. Lot Turek. Pierwsze miejsce zdobywa kolega Dariusz Zaraś. Drugie miejsce z lotu Turek Krzysztof Jesionek. Trzecie miejsce z lotu Turek zdobyła Piotr Marek Król. Lot Strzałkowo. Pierwsze miejsce zdobywa Łukasz Szymczyk. Drugie miejsce Łukasz Szymczyk. I trzecie miejsce Łukasz Szymczyk.
lotnisk w całości Łówek 1. Pierwsze miejsce zdobywa Tomasz Borowiecki. Drugie miejsce w Łówek zdobywa Krzysztof Jesionek. Trzecie miejsce z miejscowości Lwówek zdobywa Piotr Marek Król. Z lotu miejscowości Lwówek 2. Pierwsze miejsce zdobywa Piotr Marek Król. Drugie miejsce zdobywa kolega Jesionek Krzysztof. Trzecie miejsce zdobywa Łukasz Szymczyk. Z lotu Lwówek 3. Pierwsze miejsce zdobywa kolega Adam Marasek. Drugie miejsce zdobywa Dariusz Zaraż. Trzecie miejsce zdobywa Marek Zajmus. Lot Belic 1. Pierwsze miejsce zdobywa kolega Adam Marasek. Drugie miejsce zdobywa kolega Marian Urbańczyk. Trzecie miejsce zdobywa kolega Zbigniew Paweł. Belic 2. Pierwsze miejsce zdobywa Adam Marasek. Belic 2. Drugie miejsce zdobywa Krzysztof Jesionek. I trzecie miejsce zdobywa kolega Krzysztof Jesionek. Lwówek 4. Pierwsze miejsce zdobywa kolega Dariusz Zaraż. Drugie miejsce zdobywa kolega Piotr Danis. Trzecie miejsce zdobywa Bolesław Stoczyński. Belic 3. Pierwsze miejsce zdobywa kolega Krzysztof Jesionek. Drugie miejsce zdobywa kolega Krzysztof Jesionek. Trzecie miejsce zdobywa kolega Krzysztof Jesionek. Lot Belic 4. Pierwsze miejsce zdobywa Krzysztof Jesionek. Drugie miejsce zdobywa kolega Zdzisław Kloc. I trzecie miejsce zdobywa kolega Adam Maras. Drodzy koledzy, lota gołębi dorosłych 2018. Pierwszy lotnik oddziału Przysucha z wynikiem 12 konkursów zdobywa kolegi Krzysia Jesionka. Drugiego lotnika zdobywa kolega Adam Marasek. Marcin Zbyszek, Sławek Rybucki. Trzeci lotnik oddziału z wynikiem 12 konkursów. Czwarty lotnik oddziału Adam Marasek. Piąty lotnik Zbigniew Paweł. Szósty lotnik Zaraź Dariusz. Siódmy lotnik z wynikiem 11 konkursów Paweł Zbyszek. Szósty lotnik z wynikiem 10 konkursów Dariusz Zaraź. Dziewiąty lotnik z wynikiem 10 konkursów Krzysztof Jesionek. Kolega Dariusz Zaraź. Dziewięćdziesiątym lotnikiem z wynikiem 8 konkursów Łukasz Skiba. Brawo. Tyle lotników mieliśmy w tym roku. Supermistrza naszego oddziału, kategorii Supermistrz, został mistrzem Adam Marasek. To konkursy. Drugim wicemistrzem został kolega Piotr Marek Król, zdobył 51 konkursów, 1640. I drugim wicemistrzem oddziału Przysucha został Łukasz Skiba. Mistrzostwo tradycyjne, tytuł mistrza oddziału Przysucha zdobył Zbigniew Paweł. Pierwszego wicemistrza zdobył kolega Krzysztof Jesionek. Drugim wicemistrzem zostaje Adam Marasek. Pierwszym przewodnikiem zostaje Piotr Marek Król. Drugim przewodnikiem Dariusz Zaraż. Trzecim przewodnikiem Marcin Zbyszek Sławek Rybucki. Czwartym przewodnikiem oddziału Przysucha zostaje Łukasz Skiba. Piątym przewodnikiem zostaje Grzegorz Sitarski. Szóstym przewodnikiem oddziału Przysucha zostaje Tomasz Borowiecki. Siódmym przewodnikiem zostaje Stanisław Prokopczyk. Dziewiątym przewodnikiem zostaje Tomasz Szymczyk. Dziesiątym przewodnikiem zostaje Jan Kucharczyk. Panowie, to by było wszystko na dzisiaj. Życzymy lepszego, udanego 2019, żebyśmy w okręgu wreszcie zdobywali coś więcej.